Bank tradycyjnie rzecz biorąc powinien być konserwatywnie, długofalowo zarządzany, a nie po prostu na zasadzie firmy, która ma jak największe zyski w jak najkrótszym czasie zrealizować kosztem klientów, jeszcze co gorsze. A to się do tego sprowadzało, więc sprzedawano tam różne dziwne, toksyczne produkty, toksyczne po latach, jak się okazało. Czyli od kredytów frankowych przez jakieś polisolokaty, certyfikaty inwestycyjne jakichś dziwnych funduszy, obligacje getbacku. To wszystko się po prostu skumulowało. Te banki sprzedawały te produkty, bo one były bardzo wys wysoko dochodowe w momencie, jak były sprzedawane. Doradcy, menedżerowie byli w to zamieszani w ten cały proceder. Missellingu de facto, co, co już teraz wyroki sądowe o tym świadczą, Początku. początki, bo w zasadzie to jest, z tych wyroków sądowych będzie na pewno dużo więcej. No a to doprowadziło banki w zasadzie te dwa banki w zasadzie do na skraj bankructwa przez tą agresywną sprzedaż i potem straty ponoszone